Powrót na boisko na pewno cieszy, ale nie takiego sobie wymarzyłem powrotu. No ciężko, w pierwszej połowie dostaliśmy 3 gongi i druga połowa, no staraliśmy się odrobić. No, po błędzie straciliśmy 4. bramkę, no i biliśmy głową w ścianę. No. Nic nie chciało wpaść ani z tych rożnych, ani z akcji. Ciężko mi to podsumować teraz. Jak można podsumować ten sezon? Na pewno sezon wahań, rozwoju drużyny, rozwoju klubu, w którym było bardzo dużo zmian, bardzo dużo przeistoczeń w tym klubie. Myślę, że ostatnie 3 spotkania troszkę zaburzyły spostrzeżenia na temat tej drużyny i tego klubu, bo kończymy na 8. miejscu, mimo tego, że ponad pół roku byliśmy w czołówce 5 zespołów walczących o awans do ekstraklasy. Myślę, że dość nieoczekiwanie, bo chyba na początku sezonu nikt się nie spodziewał, że będzie tak mocna Stal Mielec, jak się okazało w tym sezonie. I z tego trzeba być dumnym. Jestem bardzo dumny z mojego zespołu, jestem dumny z tego, jak funkcjonuje klub, jak w każdym tygodniu się rozwija, jak nowe sprawy, nowe pomysły są wdrażane w tym klubie. I z optymizmem patrzę w przyszłość przede wszystkim, bo naprawdę wielu chłopców zrobiło wspaniały progres i z tego trzeba się cieszyć. I tyle myślę. Myślę, że na tą chwilę mam do powiedzenia. Dzień dobry. Pierwszy chcę podziękować naszym kibicom do wszystkiego i oni zawsze byli z nami na dobry, na zły moment. Nasz kibic naprawdę bardzo dobrze prowadził nasz zespół do pomocy, do grania, ale niestety skończyliśmy sezon jak nie chcieli. Przegraliśmy mecz dzisiaj, no boli ten porażka. Chcieli dzisiaj skończyliśmy sezon inaczej, ale nie udało. Ale musimy być głową do góry, jak już nasz kapitan drużyny mówił, Stala Mielec jest zespół teraz, który ma respekt w Polsce i jest zespół, który klubi, który ma bardzo dużą perspektywę. I ja, jak do 6 lat zawodnik, będę zostawił Stala Mielec i będę zrobił wszystko, jak mówię, zostawił Stala Mielec na ekstraklasie na następnym sezonie. Jeszcze raz dziękuję mojej drużynie, mój zespół, każdy chłopak naprawdę dał sobie wszystko. Nie ma żadnego pretensji do naszego zespołu, do chłopak, do klubu, który zrobił wszystko. My chodzimy na boisko, zrobił wyniki, dobrze. Ale takie jest piłka, są 3 rezultaty. Albo remis, przegrali, wygrano mecz. I tak skończyliśmy sezon na 8. miejscu. I teraz musimy zrobić analizę, co było dobre, co było źle. I następny sezon będzie progres i ja tak sobie myślę, może być dobrze.